Państwa, ja znów o tych wyborach prezydenckich, bo namnożyło się nam tych kandydatów co niemiara. Już jest chyba kilkunastu. Co oczywiście powoduje, że prawdopodobnie wybory nie rozstrzygną się w pierwszej turze. Byłbym bardzo zdziwiony, uważam, że byłoby bardzo źle, gdyby się rozstrzygnęły w pierwszej turze. Ja akurat najwięcej popieram pana Jarubasa, panią Ogórek, ewentualnie pana Kowalskiego, Korwina czy Kukiza. Ale najbardziej tych pierwszych, Jarubasa i Ogórek. Pan Duda to jest raczej ostateczność, bo jest zbyt sterowany przez pana Kaczyńskiego i PiS. Jackowski już dawno przewidywał, że wybory będą bardzo dziwne, a według mnie mogą być nawet burzliwe i wbrew pozorom na pewno nie rozstrzygną się w pierwszej turze. No chyba, że dojdzie do jakichś poważniejszych fałszerstw, czego oczywiście w ostatnich czasach nie można wykluczyć. I to wcale tych wyborów nie musi wygrać, nawet w drugiej turze, Komorowski czy Duda. Jest bardzo prawdopodobne, że do drugiej tury wejdzie na przykład pan Jarubas czy pani Ogórek, a nawet ewentualnie Kowalski, Kukiz czy Korwin. Obecny prezydent, strażnik Żyrandola i notariusz zarządzeń PO, Bronisław Łowczy, jest już dość zgrany, zużyty przez tyle lat i zapłaci zapewne za niedobre, neoliberalne rządy Platformy. A Duda może przegrać też rusofobię PiS, wysługiwanie się wielu interesom prozachodnim, amerykańskim czy kapitałowym, a zwłaszcza przez prowojenną, antyrosyjską, antyputinowską retorykę, popieranie banderowców. Ludzie, zwłaszcza w bateczniku PiS, nie będą zapewne chcieli ginąć za awanturę na wschodzie, za banderowców, bo znają ich roszczenia nawet do swoich ziem tutaj na południowym wschodzie. A Jarubas i Ogórek to nowe twarze, dość prosocjalne, oczywiście Duda i Kowalski, a nawet Kukiz też, ale są i narodowe, umiarkowane, nie są rusofobiczne i mogą zyskać przez to spore poparcie. A Kukiz też może sporo narozrabiać, profilaktycznie mu, prawda, zlikwidowano ten kontrakt płytowy. Więc widać, że walka może być ostra i gorąca, tym bardziej, że protestów w kraju dużo. Ja stawiam głównie na Ogórek, Jarubasa, ewentualnie Kowalskiego, ale mogą się liczyć również, mówię, Kukiz, Korwin czy oczywiście Duda. No Komorowski w ostatecznej też, ale nie sądzę, by wygrał, zwłaszcza w pierwszej turze, a może i wcale, to daj Boże. Amen.